Co to są marzenia? Marzenie to może być czynność, którą wykonuje człowiek, który marzy. To jest jego marzenie. On sobie siedzi i marzy. To tak jak na przykład, kiedy powiedzmy chodzi, to jest jego chodzenie, a kiedy je, to jest jego jedzenie, a kiedy marzy, to jest jego marzenie. Marzenie to nasze pragnienie, marzenie to nasze sny, marzenie to coś, czego chcielibyśmy, żeby było. A marzenie dla mnie to obraz jutra, który możemy przeżywać i widzieć już dzisiaj. To taka inspirująca wizja przyszłości, która daje energię, siłę, moc, emocje do tego, aby podejmować wszystkie niezbędne działania już dzisiaj, aby ten obraz jutro stał się rzeczywistością. Każde marzenie ma w sobie ułamek tej nadziei na to, że to się jednak stanie. Właśnie chyba po to marzymy, nie tylko żeby to po prostu było, tylko żeby to faktycznie miało jakieś potencjalne, chociażby nawet minimalne odzwierciedlenie w tym, co potem będziemy robić. Są takim czarowaniem przyszłości. Pozwalają nam chyba przetrwać każdy dzień. To jest coś, do czego dążymy i to jest nasza odskocznia od rzeczywistości i coś, co nas niesie dalej i dalej. To jest pewien rodzaj wyobrażeń, dobrych wyobrażeń, co do których chcemy, żeby się zrealizowały. To są pragnienia. Kiedyś marzenie łączyły się z marzeniami raczej sennymi. Marzenie to jest coś, czego spełnienie by nas uszczęśliwiło. A marzenia senne były i dobre, i złe. I to tak jak mary dzisiaj stały się tylko niedobre, to marzenia stały się tylko dobre. I myślimy o marzeniach już nie tylko we śnie, ale częściej chyba na jawie. A marzenie to jest tak naprawdę coś, co powoduje, że chce się żyć. No, to jest coś, co chcemy, aby się stało. To jest cel, który może być osiągalny i być po prostu jakimś kierunkiem naszym, czy nadawać kierunek naszym działaniom. A może być nawet takim celem nieosiągalnym, ale czymś, co powoduje, że wiemy, w którą stronę chcielibyśmy w życiu się posuwać. Mnie się wydaje, że nasze plany to nie do końca marzenia, bo kiedy marzymy, to nie zawsze chcemy, żeby to marzenie się faktycznie spełniło. Plan jest krótko dość terminowy i dość konkretnie sprecyzowany, co tam kolejnie będziemy robić. A marzenie jest takie hipotetyczne dość. Może się zdarzyć, może się nie zdarzyć i myślę, że tutaj właśnie to jest rozwiązanie tego, co to jest marzenie, co to jest plan. Marzenia to jest bardzo ważna rzecz w życiu. To jest jakaś wizja, ideał, pomysł, koncept, do którego chcemy dążyć. Jakiś taki może wyznacznik, kolejny pułap, żeby realizować swoje właśnie jakieś dosłownie marzenia i po prostu iść konsekwentnie w tą drogę. Marzenia to są takie pragnienia, co do których wiemy, że będą albo bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe do zrealizowania, ale w naszym optymizmie liczymy, że się spełnią. Bo marzenie to jest w pewien sposób też wiara, a wiara jest ludziom zwykle potrzebna. Marzenia to szansa i ryzyko albo groźba. Marzenia szansa, dlatego że otwierają nam nowe przestrzenie. Takie cele życiowe, bo chyba do tego też można trochę sprowadzić marzenia. A ryzyko to groźba, że ulegając marzeniu uciekamy od codzienności, a być może nie doceniamy codzienności. Mi się kojarzą ze spełnianiem ich. Mhm, nie tak. Bardzo. Tak. Dla wielu osób marzenia to są plany. I to z jednej strony nawet dobrze, bo dzięki temu marzenia się spełniają, prawda? Często zadajemy sobie pytania, jakie masz plany na przyszłość. I to też nie jest taki plan krótkoterminowy, tak? Więc jak się mówi o swoich planach, to też, jak powiedziała Agnieszka, że plany to są te bardziej rzeczy przyziemne. Załóżmy, planuję pójść na takie studia, zdobyć taką pracę, wyjechać do takiego kraju na przykład. A marzenia są z jednej strony takim planem, z drugiej strony takim gdybaniem. Marzenie to jest na przykład takie, że jedna osoba chce mieć kurtkę zimową niebieską. Załóżmy, a jedna osoba chce mieć piłkę bejsbolową.
No i właśnie to jest marzenie, że ktoś chce coś mieć. Marzenia czasem towarzyszą nam przez całe życie, a plany możemy realizować i właściwie je zmieniać, tak? To są myśli, które chcemy bardzo spełnić. To są nasze takie pragnienia, do których spełnienia dążymy. Marzenia nie rozgrywają się nasze, nie odnoszą się tylko do tej sfery intelektualnej, do sfery myślowej, bo bardzo często marzymy o rzeczach zupełnie konkretnych, żeby ogólnie rzecz biorąc było nam i innym dobrze, żeby ci, których kochamy, mieli życie szczęśliwe. Myślę, że plany, marzenia stają się plany, kiedy postanowimy, że faktycznie one zostaną spełnione i że zaczniemy je realizować. O marzenia jest dość intymnym pytaniem. Ludzie często nie chcą mówić o swoich marzeniach. Z jednej strony, że mogą się nie spełnić, z drugiej strony, no, to są po prostu intymne plany. Marzenie to wychodzi samo z siebie po prostu. Jeżeli ma się jakieś plany, które są nierealne, są z odrobiną takiej fantazji i są dużo większe, to już jest jakieś marzenie. Że marzenia to nie tylko jakieś tam wybujałe fantazje, które może się kiedyś spełnią, może nie, tylko konsekwentnie powinniśmy do nich dążyć, tak moim zdaniem powinno być.